patron naszej szkoły. Moi Państwo, dziękuję również członkom i rodzinom żołnierzy skupionych w kole Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako darczyńcom. Dziękuję członkom Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję Tarnowskiej Spółce Grupa Azoty. Dziękuję panu Leszkowi Curyło, prezesowi firmy Malbut Tarnów. Dziękuję panu Januszowi Cetnarowi, prezesowi firmy Mega Air Hurtownia Elektryczna. Dziękuję panu Mariuszowi Przywarze, Biura Monitoringu Transakcji Handlowych. Dziękuję Kancelarii Adwokackiej Witecka i Wspólnicy. Dziękuję panu Dariuszowi Armatysowi, prezesowi firmy przewozowej Aramis. Dziękuję firmie ubezpieczeniowej Generali. Dziękuję członkom Stowarzyszenia Tarnowska 16 i gorąco dziękuję Radzie Rodziców przy 16 Liceum Armii Krajowej. To są darczyńcy, dzięki którym tablica mogła zaistnieć. Chciałam również, moi Państwo, z głębi serca podziękować za pomoc i wsparcie w przygotowaniu dzisiejszej, jak Państwo wiecie, skromnej, ale myślę, że znakomitej uroczystości. Dziękuję pani poseł Urszuli Augustyn, nie ma jej już, ale dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezydent Krystynie Latałowej. Dziękuję panu Markowi Popielowi. Dziękuję panu Zbigniewowi Węcowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Plastycznych i uczniom tej szkoły, którzy włączyli się w dzieło realizacji tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję pani Jolancie Światłowskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych. Dziękuję dyrektorowi Targowisk Miejskich, panu Jackowi Krobakowi. Dziękuję panu komendantowi Straży Miejskiej, panu Tadeuszowi Pawlikowi. A przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję moim niezastąpionym dziele czynienia takiej uroczystości nauczycielom gronu pedagogicznemu. Również bardzo dziękuję pracownikom administracji i obsługi, którzy krok w krok pilnowali mnie, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dziękuję wszystkim nauczycielom z imienia i z nazwiska i wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Dziękuję również młodzieży, temu pokoleniu, które no, będzie niosło ten kaganek patriotyzmu, jeśli mogę to tak nazwać. Chórowi Państwowej Szkoły Muzycznej, Tarnowskiej Szkoły Muzycznej i opiekunom pani i żeby nie pomyliła nazwisk, to już dzisiaj tyle nazwisk padło, przepraszam Państwa bardzo. Pani Joannie Duras i pani Magdalenie Korus. Oczywiście perfekcja głosów, świadectwo wrażliwości na to, co piękne, na to, co patriotyczne. Naprawdę z panią prezydent wzruszałyśmy się, jak śpiewaliście piosenki. Było pięknie. To jest podwójna zasługa i opiekunów, i was. Również dziękuję moim uczniom, których zawsze wierzyłam i wierzę. To są moi młodzi przyjaciele, którzy potrafią o swoje walczyć, ale również zdają z siebie absolutnie wszystko i za to im jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję wszystkim Państwu, panu generałowi, żołnierzom Armii Krajowej, pani prezydent, wszystkim służbom mundurowym, wszystkim znakomitym gościom za dzisiejszą uroczystość, za obecność Państwa na tej uroczystości. I moi kochani, myślę, że naprawdę wszyscy zasłużyliśmy na filiżankę znakomitej kawy i zapraszam serdecznie do sali obok. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz bardzo. Poleciało zakochane czyjeś serce.
że tak.